Góry o tej porze roku są bardzo niebezpieczne. Śnieg, lód oraz niska temperatura nie są sprzymierzeńcami człowieka i w takich ciężkich warunkach trudno chodzić po górach zawodowcom, a co dopiero laikom. Rodzina, która postanowiła się wybrać na przechadzkę, dostała hipotermii. Skrajna nieodpowiedzialność rodziców. Góry w Polsce są bardzo piękne. O każdej porze roku potrafią zachwycać i przyciągają do siebie wielu turystów z całego świata. Bardzo popularna jest w naszym kraju górska turystyka, szczególnie w okresie świątecznym. Całe rodziny wyjeżdżają tam, aby spędzić Boże Narodzenie oraz Sylwestra. Niestety, nie każdy myśli o bezpieczeństwie. Góry są niebezpieczne. Ratownicy TOPR oraz GOPR mają pełne ręce roboty w świątecznym okresie. Nieodpowiedzialnych ludzi nie brakuje na świecie, a tacy również wybierają się w góry. Wiele osób myśli, że skoro temperatura jest dodatnia w większości kraju, to i w górach będzie dobra sytuacja. Nic bardziej mylnego. Trzeba pamiętać, że wyżej zawsze będzie zimniej, a w wielu miejscach będzie dużo śniegu. Pewna rodzina postanowiła wyruszyć w Sudety. Są bardzo ładne i nie dziwne, że wiele osób w tym okresie chciałoby je obejrzeć z bliska. Prócz rodziców była z nimi dwójka dzieci w wieku 6 oraz 12 lat. Rodzinny wypad w góry zamienił się dla nich w koszmar. Całe szczęście, że są służby, które mogły im pomóc. Rodzina utknęła w Sudetach. Cała sytuacja miała miejsce we wtorek. Rodzina znalazła się w rejonie granicznym Przełęczy Puchacza i nie była w stanie zejść z gór. Utknęli tam i postanowili zawiadomić służby. Czesi, którzy zostali poinformowani, przekazali informację stronie polskiej. Akcja trwała kilka godzin i użyto helikoptera, kwada oraz nart, aby do nich dotrzeć. Wszystko przez to, że nie mieli zainstalowanej aplikacji, bez której nie powinno wybierać się w góry. Ułatwia ona odnalezienie zaginionych przez GPS. Gdy ratownicy odnaleźli rodzinę, zobaczyli coś strasznego. Wszyscy mieli pierwszy stopień hipotermii. Nie mieli ze sobą latarek ani ciepłych ubrań. Dzieci miały na sobie getry, niskie buty i sukienki. To niedopuszczalne, aby w takim stroju iść w góry. Gdy próbowali zejść, spadł śnieg i temperatura drastycznie się obniżyła. Gdyby ratownicy przybyli kilka godzin później, mogłoby być o wiele gorzej. TOPR oraz GOPR co roku apelują o rozwagę i tłumaczą, jak przygotować się na wyjście w góry.
Ludzie jednak nie słuchają ostrzeżeń i później wzywają pomoc, gdyż nie są w stanie sami zejść. Akcje ratownicze są kosztowne i zawsze trudne.